Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj zdaje się, że jest chyba 12 grudnia, aczkolwiek wczoraj chyba powiedziałem, że jest 12 grudnia, dlatego że jak się łatwo domyślacie, nagrywałem to y, wcześniej i mi się możliwie coś tam po kiełbasiło. ale to nie ma żadnego znaczenia. Bardzo was witam w ten poranek, chociaż nie to mam mówić zaraz po czołówce, więc zapraszam na kolejny odcinek. Moi drodzy, moi kochani, bardzo Was serdecznie witam w środowy poranek i zapraszam na kolejne spotkanie radnie z imionami Pana Jezusa, czyli z najlepszymi słowami świata. No bo przecież imiona ukochanego to są najpiękniejsze imiona świata. Była już yy, droga, była już prawda, musi być życie. I kochani, to życie, myślę, że nie da się zrozumieć tego trzeciego imienia, jeżeli się dobrze nie przejdzie przez tamte dwa. Dlaczego? bo mam wrażenie, że te imiona trzy Pana Jezusa, które wam tu mówię od tych trzech dni, one opowiadają tak naprawdę pewną jakby ścieżkę, przez którą Pan Jezus chce każdego czego przeprowadzić. Zauważcie, tak wam mówiłem w poniedziałek, jesteśmy w jakimś ciemnym dole i potrzebujemy drogi, która nas wyprowadzi z tego dołu. Kiedy nas wyprowadzi, to może nam pomału objawić prawdę o nas, czyli o tym, kim jesteśmy, jak zostaliśmy stworzeni, do czego jesteśmy stworzeni, jakby jaka jest nasza natura. A kiedy nam to objawi, to, co się pojawia, pojawia się prawdziwe życie, czyli pojawia się po prostu maksymalnie bogate, wypełnione wszelkim dobrem, wszelkim szczęściem życie. Czyli te imiona Pana Jezusa, one tak naprawdę pokazują całą historię zbawienia, którą Pan Jezus chce zrobić. Zobaczcie, Jezus kiedy się przedstawił, ja jestem drogą, prawdą i życiem, to powiedział taki jest mój program, moi drodzy. Ja jestem drogą, przez którą wyjdziecie z waszych beznadziei. Jestem prawdą, przez którą wam pokażę, że nie jesteście beznadziejni, tylko jesteście niezwykli. A jak zobaczycie, że jesteście niezwykli, to wam się takie życie obudzi was, że w ogóle matko, bo do tego was przeznaczę. Co to, kochani, znaczy? Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj modlili tym imieniem Jezu Życie. To znaczy, myślę, dwie rzeczy. To po pierwsze oznacza, że Jezu, ja nie mam w ogóle w sobie życia, jeżeli Ciebie nie mam. Kochani, to, co mówi Pan Jezus, jeżeli ktoś nie spożywa mojego ciała, nie pije mojej krwi, ten nie ma w sobie życia, to mówi Jezus, jeżeli nie jesteś ze mną w bardzo ogromnej, wielkiej bliskości, również w sakramentach, nie żyjesz w łasce, to nie masz życia. Kochani, my się czasem tak dziwimy, ja, ja czasem tak mam, jak do mnie ktoś przychodzi na przykład spowiednie Ktoś mówi, nie byłem, powiedzmy, trzy lata spowiedzi, Mówi, tak nie mogę znaleźć sił do różnych rzeczy, nie umiem kochać, brakuje mi cierpliwości. W ogóle taki jest, czuję się bardzo słaby. Chciałbym, próbowałem mówi przez te parelacje, jakoś tam nawracać, ale nie mam sił. Ja zawsze mówię, dlaczego to się w ogóle oskarżasz, że nie masz sił? Nie masz prawa mieć sił. Dlatego, że jeżeli nie jesteś z Jezusem, jeżeli przez ostatnie trzy lata nie byłeś u sakramentów, nie byłeś, nie, nie spożywasz jego ciała, nie bierzesz jego łaski, nie modlisz się, czy nie szukasz różnych kanałów, bo oczywiście kanały do Pana Boga są różne, nimi nie są tylko sakramenty, one są bardzo potężne, to jasne, ale kanały do Pana Boga są niezliczone. Jeżeli nie szukasz tych kanałów bycia z Bogiem, czyli nie jesteś wytrwale w modlitwie, wytrwale w Jego słowie, wytrwale w sakramentach, wytrwale w łasce, wytrwale w miłości, wytrwale w służbie innym, to skąd masz wziąć siły? Nie ma bata, żebyś je skądś wyciągnął. Nie ma takiej siły, która by ci dała tą siłę, dlatego że on jest życiem. A druga rzecz, co to znaczy, że on jest życiem? Że też wszystko, co w nas jest, powinno być z nim związane. Że działanie dla niego, i nie chodzi mi tutaj tylko o jakieś tam dzieła, tak, kościelne, tylko jakby działanie w imię Jezusa, że jakby wszystko, co robię, robię na jego chwałę, robię dla jego miłości, robię dlatego, że go kocham, czyli on jest całym moim życiem, no to to jest w ogóle wezwanie dla nas. Kochani, to jest absolutnie adwentowe wezwanie. Czekamy, zauważcie, na przyjście Pana Jezusa. I chcemy, nie tak, że on przyjdzie, powiemy, o fajnie, że jesteś, to idę do swoich zajęć, nie? No to mogę takie głupie przyjście, nie. Dobre przyjście, w sensie do, dobre czekanie na kogoś, polega na tym, że czekamy i kiedy on przyjdzie, to nie chcemy go puścić. Zobaczcie, że jak się czeka na kogoś wytęsknionego, kogo, nie wiem, dawno nie było, dziś wyjechał i wraca na przykład po kilku latach, nie? To ludzie, jak go dorwą w końcu w ręce, jak on wróci, to wszędzie chcą z nim być, jakby on wreszcie, czasami ma już w ogóle dość, dajcie mi spokój, nie? W ogóle, bo nie mam w chwili przestrzeni. Kochanie my tak powinniśmy na pana Jezusa czekać. Że, ja całym moim życiem. Więc kochani, takie dzisiaj dwie rzeczy, o, o nich pomyślcie. Jezus, który jest życiem, a to znaczy, że jednocześnie On nam daje życie i bez Niego nie mamy tego życia, a jednocześnie my chcemy, żeby wszystko w nas, jakby całe nasze życie było jakby dla Niego, było na Jego chwałę, na Jego uwielbienie, z miłości do Niego, po prostu. Zróbmy dzisiaj taką środę, dlatego że Jezus, Jezus jest życiem. Moi drodzy, to tyle w tym dzisiejszym odcinku, skończyliśmy trylogię. Oczywiście kolejne trzy odcinki przed nami, jeszcze, więc jeszcze trzy razy się spotkamy w tym tygodniu, jak najbardziej. Jakby trzeba by w końcu zrobić przecież ten nie, cały... No, adwent, nie? W sensie drugi tydzień Adwentu. Kochani, przepraszam, tak będę o tym przypominał, ale no, to jest myślę ważne. Robimy tę akcję adwentową. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć, bardzo zapraszam, zajrzyjcie na dole do opisu pod filmem. Wspomóżcie dobre dzieła, które chcemy wspomóc w adwencie. Taka dobra Jałmużna Adwentowa. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię Was z całego serca i do zobaczenia w następnych odcinkach. Z Bogiem. Pa!